Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Już kilka razy w komentarzach prosiliście, żeby wytłumaczyć różnicę między poszczególnymi słowami, które na język polski tłumaczymy jako cel. I dzisiaj zajmiemy się właśnie tymi słowami, mianowicie purpose, aim, goal i objective. Nie dziwię się Wam, bo sprawa jest dość skomplikowana, to znaczy większość uczniów w ogóle nie wie, o co chodzi. Boję się, że wielu nauczycieli też nie wie specjalnie, jaka jest różnica. Ja specjalnie nawet też nie spotkałem żadnego źródła, który by to wytłumaczył, ale od tego jest English is fun. I teraz uwaga, z tych czterech najmniej ważny, wydaje mi się, jest objective. To słowo jest dość formalne i głównie używamy na przykład w polityce albo w handlu, tak? Czyli politycy mogą powiedzieć, że naszym celem jest, nie wiem, obniżyć inflację, to tu może paść słowo objective. Albo właśnie w handlu naszym celem, mamy jakiś cel, sprzedać, nie wiem, 3000 samochodów w pół roku. To będzie objective. Również na przykład w nauce, ale to też słowo dość formalne. Jakbym pisał konspekt do mojej lekcji języka angielskiego, to nauczyciel musi określić cele lekcji. I tam też byłoby słowo objective. Jaki jest objective lekcji? Na przykład tam wprowadzić prezent. Perfekt, ok? Czyli objective odkładamy na bok, no i mamy trzy najpopularniejsze słowa, które nieustannie słyszymy, czyli purpose, aim i goal. I teraz uwaga, purpose zachowuje się zupełnie inaczej niż aim i goal. Aim i goal są do siebie podobne. Purpose też może przyjąć znaczenie takie jak aim i goal, ale proponuję Wam tego nie robić, ponieważ nie zawsze to pasuje. Innymi słowy, dla ułatwienia, purpose będzie w dzisiejszej lekcji czymś zupełnie innym niż aim i goal. Zobaczcie, co ja mówię. Czymś zupełnie innym. No i tu właśnie jest problem, że ludzie mają problem w odróżnieniu. Ale jak to? Tu cel, purpose, goal, aim. O co w tym wszystkim chodzi? I teraz uwaga, na chłopski rozum przygotowałem Wam tu pewną rzecz, akurat ze świata motoryzacji. Tu mamy, słuchajcie, rolkę prowadzącą, którą w języku angielskim możemy nazwać pulley. A tu mamy pasek od rozrządu, który możemy nazwać timing belt. Time od czasu. No bo rozrząd musi być bardzo zgrany czasowo, dlatego tam jest słowo time. Czyli to jest timing belt, a to jest pulley. No i ten pasek się kręci wokół tej rolki. I ona jest czymś zupełnie dodatkowym w całym systemie, w całym układzie rozrządu. Po co? Ona ma wygładzić ten ruch paska, żeby się po prostu nie telepał. No i właśnie ktoś się może zapytać, ty, a po co jest ta rolka? Bo tam tych rolek jest łącznie nawet ze 6. Ktoś się pyta, po co jest ta rolka, tak? I teraz uwaga, wiadomo, że w języku codziennym spytamy się właśnie po co. Ale można też zadać pytanie, jaki cel ma ta rolka, tak? Jaki jest cel tej rolki? No ona ma właśnie poprowadzić ładnie pasek i wygładzić jego ruchy. No i tu właśnie padnie słowo purpose. Wykluczona, żeby padł aim lub goal. Teraz dlaczego? Ponieważ ten cel już jest. Cel tej rolki jest tu i teraz, tak? Ona sobie jedzie, znaczy pasek sobie jedzie po rolce i ten cel jest już tu. Natomiast aim to jest cel oraz goal. To są cele, które są dopiero w przyszłości. My do nich dążymy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. Może jeszcze raz. Czyli tak, pytam. What is the purpose of this pulley? Well, its purpose is to smooth, wygładzić, the movement of the timing belt. Natomiast jakbyście powiedzieli aim, to znaczy, że tego wygładzenia nie ma. Że my dopiero dążymy, że on będzie w przyszłości. No i teraz właśnie o co chodzi z aim i goal? Aim i goal to są cele, do których dążymy, czyli ich jeszcze tu nie ma. Czyli na przykład celem tego badania jest dowiedzenie się, co jest przyczyną tej choroby. My nie wiemy, co jest przyczyną. To jest nasz cel, czyli to jest nasz cel, do którego dążymy i być może lub nie osiągniemy w przyszłości. Cel tej rolki już jest teraz. Natomiast cel, czyli osiągnięcie, znaczy dowiedzenie się, co jest przyczyną tej choroby, tego nie ma. My dopiero do tego musimy dojść. I to samo jest z goal. Goal to jest cel, do którego dążymy w przyszłości, bliskiej czy tam dalekiej. Ale jego tu jeszcze nie ma. To dopiero będzie, jak się uda.
No i teraz uwaga, goal i aim pod tym względem są podobne. Ale różnica jest taka, że goal to jest cel bardziej konkretny. Taki, nie chciałbym powiedzieć jakiś prozaiczny, ale konkretny. Na przykład, moim celem jest schudnąć 5 kg przed wakacjami. I to jest łatwo też udowodnić, pokazać, zmierzyć i tak dalej. Czyli staję na wadze, pyk, proszę, 5 kilo mniej, tak? To jest mój goal. Czyli my goal is to lose 5 kilos before the summer. Natomiast aim to jest cel jakiś rozległy. Trudniejsza sprawa być może do osiągnięcia, ale to akurat nie ma znaczenia. Trudniejsza do pokazania tego, udowodnienia, że proszę bardzo, mamy nasz cel, osiągnęliśmy. Czyli przykładowo celem tego badania jest poprawić jakość życia. No i załóżmy się udało, ale jak pokazać tą jakość życia, że jest lepsza? Że co, mam pokazać pieniądze, nie wiem, lepsze domy, lepsze samochody, tak? W goal jest prosto pokazać te 5 kilo. W aim jest trudniej. No to może teraz przykład na przykładzie języka nauki, tak? Czyli na przykład moim celem jest nauczyć się 200 słów, czy tam, nie wiem, moim celem jest nauczyć się wszystkich czasowników nieregularnych w jeden dzień. Pyk, proszę, nauczyłem się. Możesz mnie przepytać. I tu byłby goal, bo jest jakby cel ograniczony, skupiony, konkretny. Natomiast aim to jest cel jakiś rozległy. Czyli na przykład moim celem jest, nie wiem, nauczyć się 5 języków w 5 lat, tak? Coś bardzo rozległego. I tu będzie aim. W tym przypadku z tą utratą wagi, że muszę zrzucić 5 kilo, tam w ogóle aim nie pasuje w języku codziennym, że ktoś powie my aim is to lose. Nie. Tu każdy powie my goal is to lose. Natomiast w tym drugim przypadku moim celem jest nauczyć się tych 5 języków, czy nawet języka angielskiego super w przeciągu roku, to już byłby właśnie aim. Ale można też użyć goal. Czyli goal jest bardziej, goal jakby używamy i do tych rzeczy konkretnych, i do tych rzeczy rozległych. Natomiast aim głównie to rzeczy rozległych. Okej, okay. Mam nadzieję, że to jest prostsze. Może jeszcze pokażę przykład na lupie. O, bo też sobie przygotowałem. Ktoś się pyta, tak mamy magnifying glass. No i ktoś się pyta, no i wiadomo, że znowu w języku coś nie powiem, a po co to jest, nie? No ale załóżmy, ktoś pyta, ale jaki jest cel tego, tak? Po co to jest? No i też właśnie użyjemy słowa purpose, bo cel tego już jest. Ja nie dążę, że będę miał cel powiększania za rok, za dwa. On już jest. Czyli purpose. Czyli what is the purpose of this magnifying glass, tak? I ktoś na przykład powie, no, you can use it to make things look bigger, tak? Żeby sprawić, że rzeczy są większe. Ok, przenosimy się przed ekran. I tu przykładowo wam znalazłem jeszcze jeden przykład typu rolka, typu właśnie szkło powiększające. Ktoś się pytał, what is the purpose of a bedroom bench, tak? Jaki jest cel ławki sypialnianej, tak? Czyli mamy tu sypialnię, no i przed łóżkiem mamy taką ławeczkę, oni to tak nazywają. No i właśnie tylko słowo purpose, bo cel tej ławeczki jest już tu i teraz. Można sobie coś położyć i tak dalej, można sobie usiąść. Także nie możemy użyć słowa aim, bo wyszłoby, że dopiero dążymy do jakiegoś tam celu. No i tu właśnie podają te różne cele. It makes certain tasks, tak? To sprawia, że pewne zadania a lot easier, stają się dużo łatwiejsze. Na przykład pulling up your socks, ubieranie skarpetek, podciąganie skarpetek, czyli można sobie siąść i ubrać skarpetki. Ok, czyli podsumowanie, purpose, cel w danej chwili, cel danego działania, po co to robisz, dlaczego tu i teraz, tak? Po co jest ta rolka, dlaczego jest ta rolka tu i teraz? Zobaczcie na przykład, what is the purpose of your visit? Jaki jest cel twojej wizyty? Tu i teraz, po co tu przyszedłeś? Nie dążymy do jakiegoś celu. I w takim znaczeniu nie pasuje ani aim, ani objective, ani goal. No i teraz aim. Aim to cel w przyszłości, nie tu i teraz. Co chcesz osiągnąć w przyszłości? Jaki wynik będzie ostateczny tego twojego działania? No i nie wiadomo, czy się uda, czy się nie uda. Tutaj już prawdopodobnie się wszystko udaje, tak? Czyli biorę lupę, no i widzę, proszę bardzo. Czyli na przykład znalezienie przyczyny choroby. Nie wiadomo, czy się uda.
I generalnie jest to słowo raczej formalne. W języku codziennym tak nie mówimy, bo mówiliśmy, że aim to jest to samo co goal i goal częściej używamy w języku codziennym. I ten cel to jest coś rozległego, na przykład nauka języka, czy też znalezienie przyczyny choroby. Przykład. Our aim with this research is to improve people's lives. Tak? Czyli celem tego badania jest poprawić jakość życia ludzi. Coś mało konkretnego, w sensie jak to udowodnić. Ok, goal dokładnie tak samo, cel w przyszłości. Jest to język codzienny, ale jego też można używać w języku formalnym. Czyli goal jest bardzo ciekawym słowem. Ale to, co mówiliśmy, w przeciwieństwie do aim, coś konkretnego, na przykład schudnąć 5 kilo. Coś konkretnego, na przykład wybudować dom. Proszę bardzo, dom stoi. Na przykład nauczyć się 1000 słów w tydzień. Konkrety. Proszę bardzo, 1000 słów, przepytasz mnie. Jest, nauczyłem się. No i z tym schudnięciem my goal is to lose 5 kilos before summer, przed latem. Natomiast objective, to co mówiłem, to jest cel w polityce, biznesie, nauce, słowo formalne, czyli przykładowo politycy powiemy o kimś their main objective is to stay in power i głównym celem jest utrzymać się u władzy. I teraz bardzo ciekawy przykład, playing a board game, czyli gramy sobie w grę planszową, na przykład z dziećmi. I teraz jaki jest cel? Purpose. No to have fun. I to już jest tu i teraz, gramy, no i jest zabawa. Natomiast jaki jest aim albo goal? Raczej goal, no bo to jest język codzienny. To win, wygrać, tak? Czyli moim goal jest wygrać, bo to dopiero chcę osiągnąć. Ale ten cel, czyli granie w grę, już jest spełniony tu i teraz. Świetnie się bawimy. Ok, moi drodzy, czyli jeszcze raz. What is the purpose of your visit? Jaki jest cel twojej wizyty? Dlaczego tu jesteś? Tu i teraz, nie w przyszłości jakiś cel. I tu absolutnie nie używamy ani aim, ani goal, ani objective. Natomiast what is the aim of this course? Jaki jest cel tego kursu? Zobaczcie, bardzo podobne pytania, tak? Jaki cel? Cel czegoś tam. Tutaj wizyty, tu i teraz, a tutaj kursu. No cel kursu dopiero będzie widoczny w przyszłości. Czy w ogóle osiągniemy ten cel, czy ktoś się nauczy języka? Czyli co chcesz osiągnąć w przyszłości? I teraz uwaga, w przyszłości, tak? I to, co mówiłem, słowniki podają, że purpose też można używać, ale nie zawsze. W związku z tym ja Wam specjalnie nie proponuję. Ja uważam, że lepiej się nauczyć, że purpose tylko do sytuacji tu i teraz, natomiast aim do przyszłości. Bo zaraz Wam pokażę przykład, że spytałem specjalnie 5 native speakerów i wszyscy odrzucili purpose jako cel w przyszłości w pewnym zdaniu. Natomiast uwagi na to, że to jest w przyszłości, to może być objective, ale to raczej to, co mówiłem w handlu, w polityce i tak dalej. No i goal też ok, z tym, że goal częściej używamy do rzeczy konkretnych. A tutaj jest coś rozległego, czyli cel kursu. Bardzo ciekawy przykład. I can see no purpose in continuing this conversation by. Nie widzę celu tej rozmowy, do widzenia, tak? Czyli ktoś się wkurzył, ktoś, nie wiem, ktoś komuś coś zaczyna zarzucać i tak dalej. Wkurzam się i mówię, słuchaj, jaki jest cel tej rozmowy? Do widzenia, nie będziesz mnie tu strofował, tak? I can see no purpose tu i teraz, bo cel jakiś jest tu i teraz. Znaczy ta druga osoba ma jakiś cel, no ale ja go nie widzę albo zaczynam widzieć i właśnie od razu żegnam, do widzenia. Czyli tu i teraz. I tu absolutnie nie używamy ani aim, ani goal, ani objective. Natomiast co do celu w przyszłości używamy aim, ewentualnie właśnie purpose i to jest, słuchajcie, przykład słownikowy, chyba z Cambridge go wziąłem. The purpose of the research is to try to find out more about the cause of the disease, tak? Czyli ewidentny cel w przyszłości. No i purpose też można niby użyć, czyli to akurat jest cel w przyszłości, ale lepiej użyć aim albo goal, albo objective. I to jest to zdanie, które pokazałem kilku native speakerom i wszyscy odrzucili purpose, a cel jest właśnie przyszłościowy, czyli to, co Cambridge mówi, że niby można. Tutaj podał ten przykład. Our aim albo our goal is to establish peace in the region, tak? Naszym celem jest wprowadzić pokój w tym
regionie, tak? Czyli jest jakaś wojna, no i mamy cel przyszłościowy, czyli aim albo goal. Natomiast zrzucenie tych 5 kg przed wakacją, my goal is to lose 5 kilos before the summer, tak? Cel przyszłościowy, czyli goal albo aim, teoretycznie aim, ale z uwagi na to, że jest coś właśnie konkretnego i do tego język codzienny, no to zdecydowanie goal. Purpose odpada. A i to zdanie też pokazywałem, słuchajcie, kilku native speakerom też od razu odrzucili, tak? Niby cel jest przyszłościowy. Ale nie, jednak purpose oni preferują do tu i teraz cel, który już jest. Aim odpada, bo jest zbyt formalny. Nikt nie powie po prostu w takim języku codziennym, że zrzucam kilo i to jest mój aim. To jest mój goal. Natomiast objective też odpada, no bo to jest słowo w polityce, nauce i tak dalej. No i jeszcze raz przykład z tym paskiem. Tu mamy właśnie układ rozrządu. Zobaczcie, ile jest tych rolek, kół pasowych i zębatek. No i mamy tutaj taką właśnie rolkę i ktoś pyta, what is the purpose of that pulley? Jaki jest cel? Well, it supports and smooths the movement of the timing bell, tak? Czyli ona jakby podtrzymuje i wygładza prowadzenie paska, czyli tylko purpose. Dlaczego? Bo to jest stały cel, a nie końcowy, tak? Nie końcowy, nie, że ja do niego dążę. Ten cel już tu jest. Cel, który jest, już tu jest, a nie, że do niego dążymy. I może jakiś przykład od native speakera. Mamy Mad English TV, gdzieś tam sobie szedł. Tu była jakaś taka wiata i tutaj jest jakaś taka metalowa, zielona skrzynka z dziurkami, nie wiadomo po co to w ogóle jest i on właśnie się zapyta, po co to jest, jaki jest cel tej skrzynki, zobaczcie. It's like some kind of a picnic spot. No, on to nazywa picnic spot. Keep 2 meters apart, avoid gathering. It's a nice green, green thing. It's a nice green thing. O, jaka fajna zielona rzecz, nie wie jak to nazwać. What is this? What is this? A cóż to jest? Some kind of a metal thing. Some kind of a metal thing. Coś z zielonego metalu. What purpose does that serve? No i what purpose does that serve? Tak? Jaki cel, jakiemu celowi ma to służyć? Tylko purpose, bo to ma jakiś cel tu i teraz, a nie w przyszłości. Okej, moi drodzy, ale żeby właśnie nie było kolorowo, to powiedzieliśmy, że purpose ma też to drugie znaczenie, takie jak aim, czyli cel w przyszłości. I tu chciałem wam właśnie pokazać, że tak jak Cambridge Native Speaker też użyje purpose. Chociaż lepiej by było, gdyby użył właśnie aim. Przynajmniej dla nas byłoby prościej. Pan tu bierze udział w jakichś badaniach, już od 17 lat daje się ukąszać jednemu z najbardziej jadowitych węży na świecie, czyli Black Mamba, i słuchajcie, mówi po co to robi. The reason why I inject venom, tak, powód, dla którego ja wstrzykuję jad, get bit by snakes i daje się ukąsić wężom. Tylko uwaga, wersja amerykańska, tu poprawna wersja powinna być bitten, bo jest strona bierna, bite, bit, bitten, get bitten. Ten Kanadyjczyk też tak mówił, chyba z tego co pamiętam, robiłem lekcję, jak go pies ugryzł. Spróbuję znaleźć i podlinkować. Też powiedział get bit. It's for a larger purpose. Is for a larger purpose. Jest dla szerszego celu, dosłownie większego celu. I on nie mówi o tym celu, który jest tu i teraz, po co to robi, tylko na przyszłość, do czego dąży. No i właśnie lepiej byłoby aim. And that larger purpose is. And that larger purpose is. No i jaki jest ten cel? To create a universal human anti-venom. To create a universal human anti-venom. Tak, żeby stworzyć uniwersalne antidotum na ten jad dla całej ludzkości. Tak się pan poświęca. Mówi, że normalnie, jeżeli człowiek został ukąszony przez Black Mambę, umiera w przeciągu 15 do maksymalnie 20 minut. A on się nieustannie daje ukąsić, udowadniając, że człowiek może być odporny na wszystko. Ciekawy filmik, polecam. A mówisz, że zaczynał od bardzo małych dawek. Dzięki
Trzymajcie się.